Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na konferencji prasowej Romuald Eichler, Ryszard Zbrzyzny, Tadeusz Tomaszewski, Dariusz Jański. Szanowni Państwo, dwa tematy. Pierwszy wydaje się jednak mimo wszystko ważniejszy dla Polaków, projekt ustawy okołobudżetowej, który ma wpływ również na kieszenie wszystkich Polaków. I drugi temat, komentarz po dzisiejszej posiedzeniu Komisji Sportu dotyczące PZPN-u. Szanowni Państwo, od tygodnia, czasu kiedy pojawił się druk ustawy okołobudżetowej i propozycji zmian, zwracaliśmy uwagę na cięcia, jakie proponuje Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe od 1 stycznia 2012. My rozumiemy, że rząd potrzebuje i szuka oszczędności, no ale nie kosztem bezrobotnych, no ale nie kosztem niepełnosprawnych, ale również nie kosztem rolników i tych, którzy tych środków w Polsce nie mają. Te propozycje właśnie godzą w te grupy bezrobotnych, niepełnosprawnych rolników. I na to oczywiście naszej zgody być nie może. Poproszę Ryszarda Zbrzyznego, który w kilku słowach powie o PFRON-ie, o Funduszu Pracy, ale również o akcyzie i propozycji Platformy Obywatelskiej PSL-u na podwyższenie akcyzy na olej napędowy, a następnie Romualda Eichlera, który kilka słów powie, jak to będzie godziło również w sektor rolniczy. Bardzo proszę. No jedno jest istotne, czego dotyczy ustawa okołobudżetowa. Czy budżetu złożonego we wrześniu roku bieżącego przed wyborami, a więc budżetu wyborczego rządu Donalda Tuska, czy też budżetu, który być może niebawem zostanie złożony. My wiemy o trzech wariantach, ale tylko i wyłącznie podpierając się treścią uzasadnienia tejże ustawy, no to pewnie chodzi tego optymistycznego budżetu z września roku 2000, czy projektu budżetu z września 2012 i stąd być może takie regulacje pojawiły się w tejże ustawie. Ale najbardziej kontrowersyjnymi rozwiązaniami są te rozwiązania, które w sposób znaczący obciążają podatników, a więc przeciętnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ale na części tych, którzy tak właściwie są najmniej majętni. Otóż oczywiście także wzbudza nasze kontrowersje i dezaprobatę projekt zmian, które będą bezpośrednio wpływały na rozwój polskiej gospodarki i wzrost produktu krajowego brutto. I takim rozwiązaniem, które będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy, to jest projekt wprowadzenia podatku akcyzowego, wysokiego podatku akcyzowego na olej napędowy od 1 stycznia roku 2012, gdzie per saldo olej napędowy będzie obciążony dodatkowo kwotą około 18, może 20 kilka groszy na jednym litrze. I gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, to mielibyśmy najdroższy olej napędowy w Unii Europejskiej, może nie w wymiarze nominalnym, ale w wymiarze w stosunku do dochodów przeciętnego obywatela Rzeczypospolitej. Oczywiście na taką regulację zgodzić się nie możemy. Ten wzrost ceny spowoduje wzrost kosztów firm transportowych o około 4%. Ten wzrost kosztów oleju napędowego wpłynie bezpośrednio na wzrost cen detalicznych wielu towarów i usług, bowiem bardzo duża część naszej gospodarki jest wrażliwa na ceny oleju napędowego i innych środków energetycznych. A więc takiej zgody z naszej strony nie będzie. Będziemy głosowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Kolejna sprawa to jest Fundusz Pracy. Po raz kolejny Fundusz Pracy będzie funduszem, który nie wychodzi naprzeciw potrzebom i możliwościom finansowania z tego funduszu szczególnie aktywnych form walki z bezrobociem. Przypomnę, że w roku 2011 Fundusz Pracy jest mniejszy o około 50 czy ponad 50% od Funduszu Pracy z roku 2010 i ten stan chce się powielić w roku 2012. Chciałem także powiedzieć, że na przełomie miesiąca lipca i sierpnia bieżącego roku w powiatach zabrakło środków na aktywne formy walki z bezrobociem i tego stanu przecież nie można przenosić na kolejny rok, tym bardziej, że bezrobocie stale rośnie, a nie maleje. I tutaj jest także sprzeciw z naszej strony. Oczywiście też nie możemy się zgodzić na to, żeby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zmuszony do tego, żeby w większej części niż do tej pory finansować dopłaty
do kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bowiem dzisiaj jest to poziom około 55%, a w ustawie budżetowej na rok 2012 proponuje się 25,8%, a w ustawie, którą będziemy procedować za kilkadziesiąt minut, mówi się o zmianie polegającej na tym, że z funduszu centralnego będzie można dofinansować tego rodzaju pomoc dla osób niepełnosprawnych wielkości od zero, podkreślam, od 0 do 30%. Co to oznacza w praktyce? Że może być taka sytuacja, że z funduszu centralnego złotówki się nie odprowadzi na tę formę pomocy osób niepełnosprawnym i to też będzie zgodne z ustawą dotyczącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych. A więc reforma, w cudzysłowie, reforma finansów publicznych idzie w złym kierunku, bowiem odbywa się to kosztem osób potrzebujących pomocy państwa, w tym także, co jest najbardziej chyba upokarzające, osób, które potrzebują pomocy ze strony państwa. PFRON zmuszony do realizacji tego zadania, bo to jest zadanie wymagalne, a więc dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będzie musiał zrezygnować z innych form wspomagania osób potrzebujących pomocy, a więc osób niepełnosprawnych, choćby warsztaty zajęciowe i tak dalej, bowiem nie będzie miał na to pieniędzy. A więc na taką politykę fiskalną, taką politykę finansową państwa przecież zgodzić się nie będziemy. Oczywiście bardzo szeroko na temat regulacji, które pojawiły się w ustawie okołobudżetowej, będziemy mówić na sali sejmowej i zapraszamy do obserwowania tych wypowiedzi, ale konkluzja końcowa: Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej takiej konstrukcji prawnej nie będzie popierał. Romuald Ajchler, bardzo proszę. Proszę państwa, wzrost podatku akcyzowego, szczególnie na olej napędowy, będzie miał ogromny wpływ także na koszty produkcji rolniczej. A tym samym musi to się przełożyć na wzrost kosztów produkcji żywności. Ale na co jeszcze może mieć wpływ? A z pewnością będzie miało. Będzie miało wpływ na naszą konkurencyjność, jeśli chodzi o eksport produktów rolno-spożywczych. Ale to są takie, z grubsza mówiąc, ogólne kwestie, które chciałem podnieść i chcę powiedzieć jeszcze państwu, że nie o tym sprawa podniesienia podatku akcyzowego tutaj w rolnictwie ma szczególne znaczenie. Otóż dlatego ma szczególne znaczenie, że będzie to miało wpływ, a byliśmy przekonani, że minister finansów uporał już się do tej pory ze zużywaniem oleju opałowego do napędzania silników w rolnictwie i okazuje się, że wprowadzenie tejże akcyzy spowoduje, że rolnicy wrócą ponownie do używania oleju opałowego w rolnictwie, tym samym wejdą w szarą strefę. A tym samym będą zdecydowanie mniejsze wpływy do budżetu u państwa. Ja myślę, że minister rolnictwa albo nie ma wpływu na to, co proponuje premier, albo ten wpływ ma bardzo ograniczony, albo jest nieskuteczny, dlatego że powinien ministrowi finansów, a także premiera przekonać o tym, że podniesienie podatku, szczególnie w rolnictwie, będzie miało zdecydowanie negatywny wpływ także na wpływy budżetowe. Pomijam już sprawę podrożenia produkcji kosztów wyżywienia. To tyle. Dziękuję bardzo. Komentarz do sytuacji w PZPN-ie po dzisiejszej Komisji Sportu. Bardzo proszę, Tadeusz Tomaszewski. Szanowni Państwo, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej najważniejszy projekt przyszłego roku to projekt organizacji Euro 2012. Ten projekt zgłosił Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie ze Ukraińską Federacją Piłkarską. Został wsparty przez władze publiczne, w tym i również przez gremia parlamentarne. Dzisiaj w realizacji tego projektu oprócz Państwa stroną również jest strona piłkarska, która odpowiada za część tych zadań. W ostatnim okresie czasu strona piłkarska nie daje powodów do euforii opinii publicznej, między innymi przez aferę orzełkową i taśmową. Dlatego też dzisiaj Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wysłuchała informacji po pierwsze ministra sportu, a po drugie
prezesa związku. Jeśli chodzi o panią minister, uważamy, że dotychczasowe działania podejmowane przez panią minister Muchę są zgodne z prawem. Mamy zaufanie do instytucji państwa, jak niezależnej prokuratury i innych organów państwa. Natomiast szkoda, że pani minister po tygodniu powzięcia informacji o tych taśmach i ewentualnie innych nieprawidłowościach dzisiaj nie przedstawiła osobiście na posiedzeniu komisji, co zamierza dalej z tym czynić. Stąd dezyderat komisji, który mówi o tym, aby przeprowadzić kontrolę w Polskim Związku zgodnie z ustawą o sporcie i następnie podejmować decyzje na miarę tych wyników kontroli. Sojusz Lewicy Demokratycznej przede wszystkim opowiada się za większą transparentnością związków sportowych, wszystkich, w tym PZPN-u. W czasie prac nad ustawą o sporcie jako jedyni zgłosiliśmy własną ustawę o sporcie, którą prezentował na forum Wysokiej Izby Świętej Pamięci Jerzy Szmajdziński i tam przewidywaliśmy następujące instrumenty transparentności. Po pierwsze, obowiązek składania sprawozdania finansowego przez związek sportowy do właściwego ministra łącznie z opinią niezależnego rewidenta finansowego. Po drugie, ustawowe wprowadzenie obowiązku niekaralności wszystkich członków organów statutowych. Po trzecie, również obowiązek posiadania odpowiedniego wykształcenia, zwłaszcza jeśli chodzi o członków organów kontrolnych. I wówczas koalicja rządowa odrzuciła nasze propozycje. Dzisiaj, gdyby te instrumenty funkcjonowały, nikt z państwa, nikt z obywateli by się nie zastanawiał, jaki budżet i skąd pochodzi, tylko związek musiałby to opublikować na stronie internetowej. Dlatego też powrócimy do tych koncepcji. Myślę, że znajdziemy zrozumienie tym razem u koalicji rządowej. Konkludując, uważamy, że jeśli będą fakty, które potwierdzą ewentualne elementy korupcyjne w tych tak zwanych nagraniach, wówczas będziemy oczekiwać od pani minister podjęcia kroków przewidzianych w ustawie o sporcie, w tym również rozważenie wystąpienia do sądu o wprowadzenie kuratora. Dziękuję. Szanowni Państwo, również w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjęta została decyzja, że klub rozpoczyna zbiórkę podpisów pod Trybunałem Stanu dla pana Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Wniosek będzie dotyczył dwóch osób, będzie jeden wniosek. Trwają teraz rozmowy, zostali upoważnieni przewodniczący klubu i poseł Ryszard Kalisz do przeprowadzenia rozmów również z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. Jeśli tylko będziemy mieli gwarancję, że będzie 115 podpisów, wniosek zostanie od razu złożony. Mam nadzieję, że do końca tygodnia ta decyzja zostanie podjęta.